Po co powstał trzeci omen? Czy to faktycznie jest ostatnie starcie, i czy ten film w ogóle straszy? O tym sobie właśnie dzisiaj pomówimy. Omen 3, ostatnie starcie. Ile ja już horroru widziałem? Ostatnie starcie, ostatnia bitwa, i tak tak dalej. Tutaj jest podobnie, no bo wiadomo, że moment numer 3, no to nie jest ostatni moment. Mimo wszystko, to nie jest ostatnie starcie. Nasz Damien tutaj jest już dorosły, ma 32 lata, no i staje, tak, staje się jak najbardziej ambasadorem. W ogóle nominuje go prezydent. Okej, okay, ja rozumiem, w Ameryce ambasadora nominuje prezydent, ale musi być jeszcze zatwierdzony przez Senat, a nie, że prezydent powie: słuchaj, słuchaj, Stefan, no. On będzie dzisiaj ambasadorem, tak, okej, okay, w porządku, dzięki. Memory, 5' i w ogóle. Nie, nie, to musi być wszystko procedura, no ale to wiadomo, to jest film, są pewne uproszczone yy, sprawy. No i w skrócie fabuła, ale tylko w zarysie. Mamy Damiena, oczywiście zostanie on ambasadorem i w pewnym momencie mamy osoby, które dowiadują się, że on to jest właśnie ten Damien Thorn, on jest synem tego, którego trzeba załatwić, mamy te szczelety, które cały czas się przewijają przez ten film, no i ktoś tam go próbuje rozwalić, ktoś tam go próbuje odstrzelić można by powiedzieć, no ale się im udaje, nie udaje, no to już zobaczysz sam, zobaczysz sama oglądając y, ten film, ale no czemu ten film powstał? Ponieważ zgadzała się włoska firma Mamona kasu czy no więc tutaj innej możliwości nie, nie było. Fabuła nie jest jakoś wyszukana, ja już się naprawdę przyzwyczaiłem, że im głębi w las tym, tak, nie mamy lasu, tylko jest jak najbardziej tartak, polana, wszystkie, wszystkie drzewa wyrżnięte, ale ten film y, ma kilka ciekawych aspektów, bo no, powraca nasz piesek, oczywiście w poprzedniej części był, y, był kruk, czy soku, czy przepiórka? Chyba krok rzeczywiście. I e, tutaj jest, jest wraz nasz nasz piesek, nasz e, Rottweiler. Damien już jest pełnoprawnym, inaczej, on już wie dokładnie kim jest, po co jest, co gdzie, jak i kiedy. No bo w dwójce się tak naprawdę dowiadywał. Tutaj już jak najbardziej wszystko wie, ma swój kościół, osoby, którego tak czczą, czczą. <grym> Pomagają mu. Wspierają, nadzorują i tak dalej Różnego rodzaju inne rzeczy Dowiadujemy się w ogóle, że jest jego no, Przeciwnik, no wiadomo, że zawsze nim był Kosiu, ale w tym momencie skoro on jest wysłannikiem Synem tego z dołu No to teraz jest wysłannik tego Z góry, no i w tym momencie Trzeba coś wymyślić, żeby yy, Tak jak to mniej więcej, yy, troszeczkę zamiana miejsc Jest kilka scen w tym filmie, które mi się Bardzo podobają, bo rzeczywiście Pamiętaj, to jest film Z roku 81, wtedy właśnie Była yy, oficjalna Oficjalna premiera. O ile mnóstwo rzeczy uszłoby teraz, wiele rzeczy można byłoby pokazać, wtedy, no tak nie do końca, ja wiem, że mieliśmy już teksańską masakrę mechaniczną że powoli przygotowaliśmy się do koszmaru z ulicy wiązu ale to jeszcze kilka lat minie, tutaj jest wiele scen, które pokazują nam wszystko, ażeby nie pokazać nic, to znaczy... Gdzieś tam jest jakiś zarys. Tutaj jest taka jedna scena, mam zapisane: scena z dzieciakami, kiedy właśnie Damien stwierdza, OK, no to trzeba się y, pozbić tego syna tego z góry, i zaczynają tak, dzieciaki zaczynają y, ginąć. Nic nie jest pokazane, nic nie jest pokazane naprawdę, ale w domyśle my już wiemy, co się, co się dzieje. Bo jeżeli na przykład masz okazaną strzykawkę z powietrzem, prawda, i masz dziecko w szpitalu i y, jest powiedzmy jakieś tam, jakieś tam y, kroplówki i wszystko. Linka wciśnięte powietrza, no to my wiemy, co się stanie, i sama ta kwestia, sama myśl, to tak samo jak u, w, w, w tym filmie The Witch, również. Niby nic nie było pokazane, ale wszystko wiemy. I tutaj jest kilka, właśnie takich scen, gdzie my nic nie, nie widzimy, ale odczuwamy. My wiemy, co się może wydarzyć, i tak, to są rzeczywiście sceny, które sprawiają, że można można naprawdę się zdenerwować. To jest jeszcze jedna scena śmierci y, pomocnika, to oczywiście też chodzi o to dziecko. Tak jak mówię, czyli nic nie widać, a jednak wszystko wiadomo, więc rzeczywiście odrobili, odrobili. Graham Baker przynajmniej w tym aspekcie odrobił zadanie i dał radę, powiedział ok, w porządku, to jest dobrze zrobione, więc jak najbardziej za to wielkie wielkie brawko, wielki kciuk do góry, bo no nie czarujmy się, omen 3 to jest horror, tak? to ma być rzeczywiście, ma być straszenie, czy to będą straszaki, czy to będzie hektolitry krwi, czy cokolwiek innego, no to rzeczywiście. Inne, inne jest założenie. Sam Nil, czy on jest dobry, czy on jest ciekawy? No rzeczywiście to był dopiero początek, początki właściwie jego, jego kariery, ale udowodnił, że no spokojnie, on nie jest, nie jest z pierwszej opanki, on dokładnie wie, jak, jak, to się, jak to się robi, mimo że twórcy no, nie ustrzeli się pewnych błędów, bo to, co na przykład, ja już troszkę wybiegam, bo też nawiążę do czwartej części, a na przykład to, co tam. Nie będzie działało, bo na przykład dziecko nie będzie się mogło zbliżyć do koni, gdyż będzie problem. Tutaj nie ma problemu. Damien uczestniczy, no jako to oczywiście, może nie Brytyjczyk, ale właśnie jako ambasador uczestniczy w, w polowaniu, jeździ konno, nie ma najmniejszego problemu. Są psy wokół, nie ma najmniejszego problemu. Więc jest dysonans pomiędzy tym, co widzimy. Ja nie lubię, jak właśnie, z, kiedy mamy taki dłuższy cykl, kiedy z części na część są zmieniane zasady. I Nieważne czy to Halloween, czy laleczka, czaki, czy kos koszmar z Lucy Wiązów, to się bardzo często powtarza, że w pewnym momencie twórcy stwierdzają, nie, no to co rzeczywiście powinna być... Yy... Chyba Gwiezdne Wojny miały właśnie taką wielką księgę, gdzie były spisane reguły Na zasadzie to się nie może wydarzyć, ten nie może odłożyć łyżki Czyli i tak dalej, i tak dalej Powinni, no, to jest trzeci film, prawda? To nie jest tak, że pierwsza część z Gregory Peckiem zarobiła 100 tysięcy dolarów Na czysto, nie no, są grube miliony Więc ktoś się powinien postarać I no, mam nadzieję, że byłoby, byłoby fajnie Jeszcze wracając do, do, do sama Nila, Nie był on jak to się bardzo często zdarza, pierwszym wyborem do roli Damiena Torna. Przed nim, kiedy pomysł był, ażeby Damien był troszeczkę starszy niż 32 lata, było trzech innych aktorów branych pod uwagę: Jack Nicholson, Marlon Brando, a także Gene Hackman. Co? Więc waga super ciężka, naprawdę. Sami zawodowcy, no ale później jednak koncept się zmienił. Domyślam się, że tutaj też się koncept zmienił, gdyż, no, panowie, słuchajcie. to jest końcówka lat 70., początek 80., czyli jak najbardziej, może nie Jack Nicholson, bo on rzeczywiście później również święcił triumfy, no ale Marlon Brando, Gene Hackman, tak, jak najbardziej, no to wtedy pewnie kosztowali krocie, a film miał niewielki budżet, bo budżetu było zaledwie 5 milionów dolarów, płacić 5 milionów dolarów, a i tak potrafili zrobić lepszy film niż Patrick Vega, zdarza się. Ale film na samym świecie zarobił 20 milionów dolarów, więc no nawet jeżeli przyjmiemy Obecne standardy, czyli 5 milionów dolarów produkcja i 5 milionów dolarów dodatkowo yy, Reklama, marketing, no to film na czysto zarobił 10 milionów więc, więc zgadza się, tutaj się wszystko zgadzało, tutaj wszystko było dobrze A jak to było z widzami? Podzielił ten film, naprawdę, bo yy, sprawdzałem, ocena jest yy, w okolicach szóstki, Krytycy jeszcze mniej Ja się przyczyniam do tego, że przychylam się właśnie do tego, że nie W tym filmie jest, mimo tego, że no, jest w miarę ciekawa fabuła i kilka, powiedzmy, dobrych aspektów technicznych, ten film dla mnie nie jest, nie jest dobrym kinem. Ja go odradzam. Nie jest to, spokojnie, nie jest to film z, na wskroś zły, mówiąc, o nie, nie, nie oglądaj, bo zwarujesz Nie, można obejrzeć, jest kilka momentów, ale to nie jest, ale to nie jest kino, które rzeczywiście poruszy, bo ten film ma strasz, to, to jest straszak, no ale tego właśnie nie wypełnia nawet klimatu. Mimo, że jest Jerry Goldsmith, powrócił, nagrał nową muzykę, tym razem powiedział, słuchajcie, nie będę wykorzystywał w ogóle tego, co było w jedynce, ani w dwójce, od nowa skomponuję, od nowa nagramy ścieżkę dźwiękową, rzeczywiście, jest dobra, jest, jest ciekawa, no ale ten film nie sprawia, że nagle obejrze i przynajmniej kilka razy się przestraszę, no nie, oglądamy i nic się, nic się nie dzieje. Jest kilka scen, które robią, robią wrażenie, no ale nic poza tym, jest to jeden z tych filmów, który bardzo brzydko się zestarzał, ja wiem, że minęło oczywiście od jego premiery już ponad 40 lat, i trudno darmo, że no, efekty specjalne, żeby były równie dobre jak, jak teraz, ale nawet już sam montaż, rzeczywiście kilka aspektów technicznych i kilka rozwiązań nie jest rzeczywiście bardzo dobrych, bardzo ciekawych i nie są skomponowane, zrobione w taki sposób, że jesteśmy w to w stanie uwierzyć. No bo ok, spokojnie, ja widziałem już różnego rodzaju filmy, Predatory, widziałem różnego rodzaju obecności i tak dalej, i tak dalej, Freddy, Michael, a czy tutaj nie, to odwrotnie, więc rzeczywiście tego jest całe mnóstwo i tamto jakoś było do ogarnięcia, tutaj ten film mnie w żaden sposób nie przekonuje, ja rozumiem, że to jest trzecia część horroru, więc tak naprawdę gatunku, który bardzo często jest traktowany po macoszemu, na zasadzie nie, no co ty robisz, to jakiś w ogóle... Kogo to obchodzi, kto by tam jakieś, jakieś horrory robił, ale robią rzeczywiście. Nawet w Polsce zaczęliśmy robić horrory, i przynajmniej niektóre z nich wyglądają dobrze, wyglądają ciekawie, dlatego, tak mówiłem wcześniej, wahałem się, czy ten film rzeczywiście polecić, czy nie. A mam gdzieś w okolicach, ocena w okolicach 5-6, więc nie jest bardzo źle. Słuchaj, poziom władz to to na pewno nie jest, jest o 1000% na pewno lepszy niż tam, także możesz obejrzeć. Jeżeli nie było ci dane zobaczyć w opisie, a także w przypiętym komentarzu będzie link do. Oryginalnej trylogii, y, właśnie Omenu, Omena, chyba Omenu. Możesz zobaczyć, sprawdzić, jak to się y, ogląda, jak to wygląda. Według mnie, tak, w porządku. To jest taki horror, który można obejrzeć, ale niekoniecznie trzeba. No, chyba, że jesteś wielką fanką, y, bądź wielkim fanem, no to wtedy jak najbardziej można y, obejrzeć. Chyba, że jesteś, jesteś y, fanką sama Nila. Mi się zawsze myli z Eliotem, mimo że chyba Eliot jest bardziej westernowy, twardzie, a Nil. Dokładnie wiadomo, Jurassic Park, Even Horizon i tak dalej, i tak dalej. Teraz mi się przypomniało, że pamiętasz w jedynce, było powiedziane, że trzeba wbić wszystkie 7 letów i to w odpowiedniej kolejności, żeby tam pierwszy to tam uśmierca duszę, czy tam ciało i tak dalej, i tak dalej. W tej na przykład, to co mówiłem, że nie lubię zmiany zasad, w tej na przykład dowiadujemy się, że nie, wystarczy jeden. Gdzieś tam go powiedzmy, ciachnąć w rękę i już damy odłożył łyżkę, czyli no nie, na, naprawdę nie. Mimo, że z drugiej strony pojawia się tutaj scena, kiedy on rozmawia z Chrystusem i jest ona dosyć mocna, naprawdę dosyć poważna, ale cytując klasyka, jedna jest kółka wiosenki i nie czyni, i nie jest to żadna truskaweczka na torcie. Dlatego moja ocena jest taka, a nie inna. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej recenzji z cyklu Kultowe horory, to tutaj, proszę bardzo, na tej liście jest ich całe mnóstwo.